wciąż nie zapadła decyzja w sprawie wyłonienia wykonawcy remontu kamienicy przy Kościuszki 45. Dawna siedziba galerii Andrzeja Strumiło to piękny budynek, którego urok będzie można tak naprawdę docenić w pełni po renowacji. Miasto miało wiele pomysłów na wykorzystanie tej nieruchomości, ale większość okazywała się nietrafiona. To tutaj miała znaleźć się poradnia psychologiczno-pedagogiczna, ale rada jednostki oraz krytyka rodziców pogrążyła dość szybko tę koncepcję. Były pomysły również i inne, ale ostatecznie stanęło na tym, że w budynku znajdzie się siedziba zespołu orzekania o niepełnosprawności oraz Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. W odpowiedzi na przetarg ogłoszony pod koniec sierpnia wpłynęło 5 ofert. Jednak nie wszystkie współgrają z oczekiwaniami właściciela budynku, czyli miasta. To zadeklarowało, że na gruntowne wyremontowanie gmachu może wydać nieco ponad 4 miliony złotych, z których spora część pochodzi z tak zwanego Polskiego Ładu. Tylko jedna ze złożonych ofert mieści się w wartości podanej przez ratusz. Pochodzi od suwalskiej firmy. Druga co do wysokości oczekiwanego wynagrodzenia to również suwalska firma, która ma już w portfolio całkiem sporo zrealizowanych zleceń dotyczących przywracania blasku lokalnym nieruchomościom. Ale jej oferta jest okrągły milion droższa i nie mieści się w ramach planowanego wydatku inwestycyjnego. Kolejne propozycje cenowe wędrują już znacznie wyżej. Mocno nad próg 5-milionowy, a najdroższa przekroczyła wartość 7 milionów złotych. Na razie przetarg, który miał wyłonić wykonawcę w oparciu o dwa kryteria – cenę i okres gwarancji – nie został zakończony ogłoszeniem rozstrzygnięcia. Tak zwana waga ceny w ogłoszonych zasadach wyboru wykonawcy została określona na 60%, a okres gwarancyjny na pozostałe 40%. Poza jedną, najdroższą ofertą opatrzoną 6-letnim okresem gwarancyjnym, wszystkie starające się o to zlecenie podmioty zadeklarowały okres 7-letni. Jeśli postępowanie wyłoni wykonawcę, ten będzie miał 500 dni na zrealizowanie naprawdę pokaźnej listy robót.